Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Państwu zaprezentować problematykę XXI wieku. Zostałem dograny do spraw sądowych w tajnych sądach norymberskich. Moje sprawy tyczą się ludobójstwa, gwałt na nieletni, handel żywym towarem, zabójstwa, zabójstwo policjanta, haracze i wymuszenia, śmiertelne potrącenie samochodem, handel materiałami wybuchowymi, handel znacznymi środkami odurzającymi. Chciałbym Państwu zaprezentować teraz zasadę elektrodynamiki. Był to ruch chipem w mojej głowie. Przechodził on stąd, tutaj, z flipem nad głową. Te sprawy, taka dygresja dotycząca zasady elektrodynamiki, te sprawy tyczą się stricte problemów XXI wieku, ale również oligarchów i osób, które wysoko stoją na szczycie łańcucha pokarmowego, że tak to określę. Na końcu tego filmu umieszczę link z Franciszkiem, naszym kochanym papieżem, oraz z Michałem, Archaniołem, który będzie nas strzegł w tej walce z mafią światową, jaką jest NWO. Mili Państwo, podczas roku, kiedy zostały mi dogrywane te sprawy, w gruncie rzeczy 8 miesięcy, towarzyszyły mi przewlekłe tortury, ciągły stres, niepewność dotycząca każdego dnia. Przeżywałem naprawdę dantejskie sceny. Było to niczym łagry i katorga razem wzięte. Ciężko opowiedzieć o tych scenach, które mi towarzyszyły, o tych zdarzeniach z mojego życia. Chciałbym powiedzieć, że na pewno mam 15, 10, 15, 20 lat życia mniej. Dobrze, może troszeczkę o chipach i o pochodzeniu chipów. Pierwsze chipy, można to na trzy party podzielić. Pierwszy part są to chipy otrzymane lat temu, 13, 14, z nawiązaniem do 13. Dostałem je z produktów z Unii Europejskiej, z mleka, kaszy, z ryżu. Znajdowały się tam malutkie struktury, które gdzieś tam zjadłem. Tak? Kolejne chipy otrzymałem na imprezie w schronie. Był to procesor. Został on wlepiony, wczepiony do mojego móżdżku z tyłu. No i wówczas, było to około 5 lat temu, wówczas permanentnie byłem sterowany już tymi chipami. Ale no i ostatnie chipy agenturalne, które nawiązują do spraw sądowych, o których mówiłem na samym początku. Po 8 miesiącach dogrywania spraw, po odczuwania totalnego chaosu w moim życiu, po terrorze i terroryzmie, który gdzieś tam doświadczałem, przyszedł czas, żeby FBI, CIA, żeby ABW, MI6, Interpol zrobił z tym porządek. W związku z czym około od października są permanentnie, codziennie ludzie przesłuchiwani w kontekście dodawania, dogrywania sprawy do mojej osoby, ze względu na to, że robiły to w pełni nielegalnie, z tytułu tego, że nie należę do żadnej agentury, jestem osobą cywilnoprawną i na tym polega całe kuriozum tej sytuacji. Gdybym był agentem, by było naprawdę trudno uchwycić przestępców, a że jestem cywilem, to celowo sprawy zostały do mnie dodane. Ze względu na pryzmat wcześniejszego
zagadnienia dotyczącego mojej narracji w FBI, ten aspekt został użyty, wykorzystany. Więc, mili Państwo, dbajcie o siebie i róbcie, co możecie, żeby prawda, miłość, szacunek, Bóg, ojczyzna i honor zawsze Wam towarzyszył. Teraz chciałbym Państwu pokazać link do spektaklu tyczącego się problematyki szczepień, problematyki uciężmiężenia XXI wieku, bezradności, wykorzystywania ludzi na masową skalę, do terroru, który zafundowała nam mafia. Więc, mili Państwo, przejdę do działania. Tutaj przygotowałem sobie pewien link, o którym wspominałem wcześniej, też naszego strugę Bożego Michała Archanioła oraz bieżącego papieża Franciszka. Więc miłego oglądania, życzę Państwu wszystkiego dobrego.